Witam Państwa, witam Cię, Agnieszka. Agnieszka Szpila jest moim gościem. Pisarka, ale ostatnio za tekst publicystyczny została nagrodzona Grand Pressem. No i mama bliźniaczek z autyzmem. I jagódki, oczywiście. Dzień dobry Państwu. Jak wyglądają u Was święta w domu? O, tylko szczerze. To jest bardzo ciekawe, bo już ubieranie choinki nastręcza pewne problemy, a potem utrzymanie tej choinki pionowo bez rozbijania codziennie bombek jest jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ moje starsze córki, właśnie bliźniaczki Milena i Helena, są autystyczne i no, można tak to określić, że mają bardzo dużo nadwrażliwości i wszystko, co jest nowe, raczej je denerwuje. To taka choinka pojawiająca się raz w roku. Z jednej strony jest nęcąca, bo są tam połyskujące światełka, które chciałyby one od razu jakoś rozbroić, porwać. Nie rozumieją tego, że jak wyjmą z wtyczki, to wtedy to nie świeci, więc pewnie kilka kontaktów znowu zostanie kolejnych zepsutych, ale też ta choinka parę razy dziennie upada, kilka bombek się tłucze, ale mimo wszystko dążymy do tego, aby ta choinka jednak stała. No jedyny dobrze. Sterczący element w rodzinie. No dobrze, a stół nakryty? Co stół nakryty? Nie, to teraz zupełnie mówię poważnie. Jakby nie pamiętam Wigilii, odkąd się dziewczyny urodziły. No nie, może odkąd skończyły 2 lata, kiedy zaczęły chodzić. Takiej Wigilii, żebyśmy usiedli i rodzinnie spożyli wieczerze, to jest niemożliwe. To raczej jest tak, że są dyżury. Ponieważ przy dziewczynach nigdy nie można zjeść siedząc, bo one na to nie pozwalają, ponieważ są nadaktywne, każda z nich chce co innego, komunikują się na iPadach, więc w momencie, kiedy na nas... iPadach? No, one mają tam taki program do komunikacji, taki komunikator grid i teraz wiesz, ty masz na stole uszka, barszcz i kutie i jakieś tam inne rzeczy, a co chwilę Helena albo Milena, poproszę frankfurterki, poproszę jajko sadzone, poproszę kabanosy. No to jeszcze nie jest takie straszne, ale możesz te wszystkie dania przyrządzić sobie w kuchni? Znaczy one po prostu mają swoje dania, te, które jedzą, czyli frankfurterki, kabanosy, jabłka, jakaś zupa inna niż barszcz, ale tak naprawdę niemożliwe jest posiedzenie, po prostu usiedzenie przy stole i to nie ich, tylko nikt nie może wtedy, ponieważ one cię cały czas ciągną za rękę, odciągają, bo chcą tysiące innych rzeczy. No nie, my nie jemy siedząc, my jemy wszyscy biegając. Albo tak, kiedy są dziewczyny, albo wtedy, kiedy ich nie ma, bo są w szkole. Wtedy no możemy ale nie ma jeść. Szkoły w święta. To są najgorsze dni właśnie, wakacje, ferie i święta. Tak Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia, no to są takie dni, kiedy nie, kiedy po prostu jesteśmy zdani sami na siebie. No dobrze, a asystent osób z niepełnosprawnością nie przychodzi jakiś, żeby was odciążyć? Przychodzi bardzo rzadko, to znaczy przychodzi 2 razy w tygodniu na określoną liczbę godzin, ale jakby to są tak niewiele, to jest 30 godzin w miesiącu i to i tak mamy super szczęście, że dostaliśmy się do fundacji, która nam od wielu lat pomaga, Hej Koniku, za co ja serdecznie dziękuję tej fundacji, oni są wspaniali dla nas, ale to jest 30, tak, podczas, bo to nie jest asystentura osobista, która nie istnieje póki co tak jakby w Warszawie, ona nie istnieje, a to jest konwencyjnie zagwarantowane, to powinno być zagwarantowane. Konwencyjnie to znaczy, że na podstawie ONZ-owskiej konwencji o którą 10 lat temu ratyfikowaliśmy, tak. I to powinno no być ale jak minimum 300. Dużo jest nie, takich ratyfikowanych, oczywiście, a nie przestrzeganych konwencji, nie wdrażanych. No właśnie, wszystkie mamy są nieprzestrzeganą konstytucję, więc... Tak, ale to znaczy to i co, i 30 godzin miesięcznie? Miesięcznie, tak. I taki asystent przychodzi na godzinę i wychodzi? Nie, on przychodzi 2 razy w tygodniu i wtedy większym blokiem to robimy. A, rozumiem. I to jest super, jakby, że to mamy z Hej Koniku, tylko to jest NGOs, rozumiem. A tak naprawdę to jest pozarządowa organizacja. Dokładnie, a to powinno być kwestii no rządu. Właśnie, a teraz to powinno to być... To rząd.
przez państwo gwarantowane, tak? To powinno być przez państwo gwarantowane. To ustawa o tym, jak wprowadzić tę konwencję, bo to 10 lat temu zostało ratyfikowane i leży. Nikt z tym nic nie zrobił przez 10 lat, ale eksperci stworzyli ustawę o wyrównywaniu szans, która krok po kroku mówi politykom, mówi tak naprawdę rządzącym, no dobrze, ale co to zrobić, żeby ją wdrożyć. I ona leży u maląg ministry, ale i nic się tam nie dzieje. Zdaje się, że no tak, bo tutaj w RMF właśnie w 2020, dokładnie w październiku, Paulina Kowalczyk, doradczyni prezydenta Dudy do spraw osób z niepełnosprawnościami, mówiła, że ta ustawa o asystentach właśnie jest planowana. Potem To jest wspaniała ustawa, którą przygotował rzeczywiście zespół. W kwietniu tego roku już pracowano nad ustawą. Obiecywała ta sama pani doradczyni prezydenta, że już będzie gotowa w sierpniu, ale jej nie ma. Ona jest złożona u ministry Maląg. Jest to wspaniały dokument, jeden chyba z najlepszych w Europie, jaki powstał. Niesamowity dokument, który opracował. Bardzo długo, ale powstawał. Jest super dopracowany. No dobra, 800 stron. No dobrze, ale wierzysz w to, że... I wiesz, co to gwarantuje, bo to jest najważniejsze, że gdyby rząd, gdyby ministra Maląg zaniosła to teraz do prezydenta Dudy, tak, i oni powiedzieli, wchodzimy w to, ponieważ przez 10 lat nikt tego nie zrobił, a ratyfikowaliśmy to, więc jest to nasz obowiązek, to wtedy dzieci moje i inne osoby z niepełnosprawnością mają zagwarantowaną asystenturę osobistą w wymiarze minimum 300 godzin miesięcznie. Ale mieszkalnictwo wspomagane. No ja nie rozumiem. Będą musiały mieszkać z rodzicami ale wierzysz, albo z rodzeństwem. Że to się stanie? Że to musi, zostanie, ponieważ ustawa... jest to łamanie prawa. No musi się to stać. Jakoś prawo jest łamane i wiesz, myślę, że większość naszych słuchaczy i słuchaczek nawet o tym nie wiedzą, bo mimo wszystko nie są to tematy bardzo medialne. Mam wrażenie, że dzięki Gali Grand Pressu stają się z dnia na dzień coraz bardziej medialne. I w środowisku ja będę o tym dziennikarskim będziemy jeszcze o tym za chwilę mówić. Powiedz mi, 2119, co ta liczba oznacza w twoim życiu? To jest świadczenie pielęgnacyjne, które dostaję bez względu na to, jaką liczbą dzieci z niepełnosprawnością, teraz mówię tak specjalnie ironicznie, dysponuję. 2119 złotych polskich. Tak, mogłabym urodzić na przykład 7 dzieci, z czego 5 było z niepełnosprawnością i też dostawałabym kwotę 2119 i wtedy staję się taką zakładniczką systemu, że biorąc to świadczenie nie mogę wykonać żadnej pracy, nawet pracy umowa o dzieło na kwoty 10 złotych. To znaczy państwo zabrania ci pracować. Tak, państwo zabrania mi pracować. Państwo daje mi to, żeby zatkać mi usta, żebym po prostu miała jakąś formę jałmużny, ale żebym zajmowała się dożywotnio osobą z niepełnosprawnością, której konwencja, o której rozmawiamy, gwarantuje wyrównanie szans i tego, że może żyć tak jak ty i każdy z naszych słuchaczy. Muszę na chwilę zatrzymać naszą rozmowę, właściwie na małą chwileczkę. Żegnamy teraz słuchaczy Radia RMF, ale zapraszamy wszystkich do kontynuowania słuchania naszej audycji w radiu internetowym, w mediach społecznościowych RMF-u i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Dobrze. Dobra, to jesteśmy. Idealny jest ten łyk wody. Bo super timing. Teraz dostajesz tą jałmużnę, tak? Jałmużnę, no bo co można w ogóle kupić za 2119 zł dla dwóch dziewczynek chorych, tak, że, znaczy chorych, no z autyzmem. Z taką dysfunkcją, tak. Że one nie mówią i komunikują się przez kosztowny komunikator i tak dalej. To tylko kawałeczek tej bajki. Za to można bardzo niewiele kupić, szczególnie nawet to nie starcza na opłacenie wizyt u psychiatry, które każda z nich ma dwa razy w miesiącu, albo czasem Milena wybiera pakiet, nie wiem, 5 wizyt, bo sypie się, a szpitale, jak wiemy, w Polsce psychiatryczne dla dzieci i młodzieży właściwie funkcjonują fatalnie, albo nie funkcjonują w ogóle, ale ważniejsze z mojej perspektywy jest to, że ja bym tej kwoty nawet nie chciała pobierać, gdyby państwo działało według konwencji, czyli gdyby moje
podopieczne, czyli córki, dostały opiekę asystencką oraz mieszkalnictwo wspomagane, kiedy będą miały 18 lat skończone, i wtedy ja jestem wolnym człowiekiem. Dziewczyny mają asystentów, tak jak w każdym cywilizowanym kraju na świecie, który tę konwencję... Tak, no w Europie, większość tych krajów, tak. Ale też na świecie, bo to Ameryka, jakby... ONZ, to są bardzo różne kraje. I te osoby żyją tam odspawane. To jest bardzo ważne, że w Polsce osoba niepełnosprawna jest przyspawana do opiekuna, który najczęściej jest rodzic. Jest jednym bytem, a to jest wbrew w ogóle prawom człowieka, bo my nie jesteśmy jednym bytem. My jesteśmy innymi osobami. No oczywiście. Z innymi potrzebami. To jest jasne, ale jednocześnie jest tak, że ty pobierasz to świadczenie, te 2,119 tak. I nie możesz pracować i napisałeś w swoim nagrodzonym tekście, tak. Że pracujesz jakby na czarno, to znaczy w tak, jakimś sensie kantujesz państwo polskie. I nie boisz się, że tak. Cię dopadnie skarbówka czy ZUS? Jestem na to przygotowana, jestem też przygotowana na proces, nawet mam, szczerze mówiąc, liczę nawet na to, że będzie jakiś międzynarodowy proces, ponieważ podpisałam również umowy za granicą teraz na sprzedaż książki i mówię o tym państwu tylko dlatego, że przez 14 lat nie byłam w stanie jakby zrobić nic przy moich dzieciach. Tak, ja całkowicie zawiesiłam swoją pracę. Ja skończyłam 4 kierunki studiów i nie mogłam wykonywać żadnej pracy, bo musiałam zajmować się dziećmi, bo to państwo nie zajmowało się nimi. No dobrze, ale gdybyś była samotną matką, samodzielną matką, bliźniaczek z autyzmem i dostawała te 2,119, to byłyby wszystkie pieniądze, jakie państwo z moich podatków bywam proponowało, tak, no to by było wszystko. Plus jeszcze to się nazywa, to jest jakiś taki zasiłek w 200 zł, podwyższyli to, bo to było 100, chyba 50 czy 170, teraz jest 200 zł na osobę, czyli my dostajemy 2,119 plus, no nie, bo jeszcze jest 500 plus. No tak, ale 500 plus tak? Dostaje każdy. Tak, dostaje każdy. A tutaj, odłóżmy to na bok. Oczywiście, natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością dzielą się też na takie odrębne światy, a my się musimy bardzo połączyć wszyscy. Ale łączycie się? Coś się dzieje? Bo próbujemy się łączyć, aczkolwiek część opiekunów bardzo chce te świadczenia, żeby je podwyższać, na przykład, nie wiem, do 3 czy 4 tysięcy, ale nie chce dalej pracować. Chce po prostu mieć dalej przyspawane te osoby z niepełnosprawnością. No, ale mają prawo. Oczywiście, taką że mają prawo, wybrać. Tylko wtedy problemem jest to, co się dzieje z osobą z niepełnosprawnością, że ona nie ma szans, będąc przyspawaną do opiekuna, który jest matką lub ojcem, na to, aby rzeczywiście dokonać prawdziwej inkluzji. Tak? Ona nie będzie nigdy w społeczeństwie, bo mieszka w domu z rodzicami. Jeżeli matka będzie asystentką tej osoby, asystentem osobistym, to ta osoba dalej nie może żyć tak jak na Zachodzie, nie może żyć tak jak w świecie cywilizowanym, czyli partycypować we wszystkim. Jeżeli w czym ty partycypujesz? Wspaniała ustawa, która zapewni każdemu asystenta, jeżeli ona przejdzie przez Sejm, zostanie przegłosowana, to wówczas powiedzmy, że twoje córki dorosły, mają po 18 lat i mogą powiedzieć, my nie chcemy już z mamą mieszkać. Tak. No, powiedzą to na iPadzie. Tak. To jest decyzja wspomagana wtedy rzeczywiście, to się tak nazywa. No i dobrze, i gdzieś się wyprowadzają. A nie ubezwłasnowolnienie, które jest w Polsce, bo w Polsce funkcjonuje coś tak haniebnego, jak ubezwłasnowolnienie, co jest absolutnie niekonwencyjne i wbrew prawu. Niezgodne z prawami w ogóle z prawami człowieka i to funkcjonuje w Polsce, to jest absolutnie jakby wstyd dla tego kraju, podczas gdy w krajach cywilizowanych istnieje... wspomagane jakby podejmowanie decyzji, więc moje córki mogą wtedy podjąć, jeżeli samorząd warszawski, a dzisiaj byłam w ratuszu, spotkałam się z panią prezydent miasta, wiceprezydent panią Aldoną i to było nawet udane spotkanie. Panią Aldoną Machnowską-Gumę. Tak, tak, więc rozmawialiśmy. Ale to jest w gestii samorządów, część póki tych... co, póki to co. Jest w gestii samorządów. A to jest źle, że jest w gestii samorządów? No, tak. Samorządy są raczej biedne obecnie. To jest źle i najlepiej by było, gdyby rząd z uchwały, która w tej chwili funkcjonuje, zrobił ustawę i wtedy to by się wszystko inaczej potoczyło. No ale już dwie kadencje rządzi ten rząd. Stworzył wspaniały projekt, zachwalałaś przed chwilą,
Ale jakoś... To nie ten rząd stworzył projekt. To jest projekt w ogóle z pieniędzy unijnych i to jest na wniosek Wdówika, który zaprosił od prawa do lewa. No, ale, on to zrobił totalnie ponadpartyjnie. On jest wiceministrem rodziny i polityki społecznej i ponadpartyjnie zaprosił ekspertów i praktyków i teoretyków. No ale to dlaczego za przeproszeniem międlą ten projekt tak długo? To jest pytanie. Mam nadzieję, że słucha nas ministra Maląg. Naprawdę wierzę w to, że słucha nas. A może chcą to zrobić na wybory? A co to tam? Bardzo ciekawe, co mówisz. Niech zrobią na wybory. Ja myślę, że teraz w ogóle przed wyborami osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny, bo to jak podliczysz, to ci wyjdzie, że osób z niepełnosprawnością jest mniej więcej jakieś tam 4-5%, do tego ich rodziny około 10% to będzie. To jest całkiem spory elektorat Polaków. 10% jakby uważam, że to jest do rozegrania. Jakby policzyć całe szeroko rozumiane rodziny, to może być nawet 10 z milionów. Z przyjaciółmi? Jak kiedyś. Naprawdę. Solidarność. To jest 10 kapitalny milionów. I uważam, że teraz OZN właśnie... Czyli osoby z niepełnosprawnościami. Tak, że teraz powoli stają się, no tak nazwę to na grubo, takimi graczami, że to już nie ofiary, tylko że to będzie jakiś taki lukratywny kąsek do pozyskania. I teraz oczywiście, że my nie możemy, znaczy ja jestem, wiesz jak, znasz pewnie moje poglądy, no tak? Tak mniej więcej, w każdym razie publikujesz na lewicowym portalu. Mm? No tutaj to wiesz, to jakby jedna to jest sprawa osób z niepełnosprawnością, do tego dochodzi sprawa aborcji, konstytucji, to się wszystko już jest jakby więcej tych rzeczy. To nie jest tak, że można jedno sprzedać za drugie. No nie, no jasne, że nie. To jest pakiet wolności. Nie, no to jest w ogóle pakiet praw człowieka. No, i godności. Tak, ja bym to tak nazwała. To są pakiety wolnościowo-godnościowe. A powiedz mi jeszcze szybko, dlaczego ty mówisz, że jesteś jak Rambo? Dlaczego jestem jak Rambo? Dlatego, że nie utożsamiam się z ofiarą. Uważam, że ofiary nie mają mocy, siły. Właśnie będą bardziej szły w stronę... Teraz nie chcę absolutnie obrazić osób, które są za tym, że świadczenie jest najważniejsze. Żeby podnosić świadczenie. Bo ja rozumiem, że można wypaść z rynku pracy, że jak się nie pracowało na przykład, nie wiem, 20 lat, a opiekowało się osobą z niepełnosprawnością, to bardzo trudno jest wtedy, ale... Jestem Rambo, ponieważ czuję, że wypowiedziałam walkę temu systemowi i teraz nie robię tego sama. Mam genialnych trenerów za sobą, po prostu mam super ekipę ekspercką i cały zespół, który szkoli mnie od 6 rano do 24, codziennie na grupie, po prostu budzi mnie szmer na grupie i... No i ja idę z tym w świat i pan Skwosz, z którym wydarzyły się jakieś tam nieskworzone historie. A to jest naczelny pisma Press. Ja nawet trochę muszę państwu to też powiedzieć od razu, że ja kiedy przeczytałam, ktoś mi powiedział, że zostałam nominowana do Grand Pressu, to ja nie wiedziałam, co to jest za nagroda, bo jakby ja chciałam dostać Nikę, a ja nie jestem ze środowiska dziennikarskiego. Ale jest Heksy, takie... twoja powieść jest w 20. Tak, ona jest nominowana. Natomiast ja chciałam po prostu dostać Nikę, a ta nagroda akurat nie miała dla mnie żadnego znaczenia, bo ja nie wiedziałam, co to jest. Ja nie wiedziałam o tym, ale tak naprawdę ja chciałabym podziękować tam się panu wydarzyło? Temu Skworzowi. W sumie już minął tydzień i wydaje mi się, że nikt nie zrobił lepszej roboty teraz dla mnie niż pan Skworz. Czyli jest dobrodziejem. Wszyscy się tym interesują. Ja teraz chodzę do wszystkich mediów i tak naprawdę on mi nie dał czasu antenowego na powiedzenie o osobach z niepełnosprawnością i potraktował mnie w dosyć parszywy sposób. Natomiast to, że tak się stało, sprawia, że jestem codziennie zapraszana do innych mediów i mogę o tym mówić. No, ale przecież nie planowałaś tego. Oczywiście, że nie planowałam tego, ale to jest... Teraz widzę po tygodniu, że dobrze pan się stało. Skwosz... Bo sprawa... Tak! Na tym zyskuje. A tak. Powiedz jeszcze w takim patriarchat razie... Patriarchat tutaj... cudownie jakby... Patriarchat współpracuje wreszcie z nami. Posłuchaj, jeszcze ci zapytam w takim razie, jeżeli nie dostałeś czasu antenowego na tej gali, to chciałam cię prosić, żebyś wykorzystała resztki naszego czasu, który mamy tu. Powiedz, jakie tematy proponujesz dziennikarzom śledczym? Tematy dotyczące niepełnosprawności... Dobra, z tego poczekaj, się zrobi... Ale powiedz trzy. Tak szybko. Bo właściwie za każdy z nich za chwilę kończyć. Zostanę pozwana, jeśli to powiem tak na szybko. Więc ale wolałabym tak tego... A, czyli jednak zachować. Wolę teraz, po tym, co się stało. Stopniujemy napięcie. Dobrze.
Czyli pójdziesz do następnej jakiejś No ale nie, rzeczywiście jeden temat chciałabym... Co ci się wydaje dla śledczego dziennikarstwa ważne? Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, dlaczego świat cywilizowany, ten, który ratyfikował konwencję, odchodzi od rozwiązań instytucjonalnych, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością i... Za długie to jest. Dobrze, nie mieszkają tam w DPS-ach, nie mieszkają z seniorami przede wszystkim. To są osoby, które mają zupełnie inne potrzeby, zupełnie inaczej funkcjonują i zadaniem jest to, aby wdrożyć ich w społeczeństwo, żeby żyli tak jak my, więc na świecie nie są umieszczani w DPS-ach, no domach pomocy społecznej. Dlaczego dziennikarze śledczy mają się tym zajmować? A dlaczego w Polsce jest tak, że osoby z niepełnosprawnością mają tylko to, to nie jest ich wybór, są skazani na DPS-y. 18-letnia osoba na wózku i z niepełnosprawnością intelektualną musi żyć tak jak 80-letni senior. A DPS to jest skrót od... Dom pomocy społecznej. Czyli tak. To jest pomoc społeczna, a nie polityka społeczna. I to jest się też myli. Temat świetny. Dlaczego osoby z niepełnosprawnością wrzucone są w Polsce w pomoc społeczną? To w ogóle jest no dobrze, ale zupełnie to nie brzmi jak coś, co powinno... Bo na świecie tak nie jest. Dlaczego powiązania... się dziennikarze mieliby to rozkminiać? Przepraszam za Ponieważ kolokwializm. Za tym idą jakieś deale. Dlaczego opłaca się państwu łączyć wrzucać osoby z niepełnosprawnością do DPS-ów. Dlaczego to się opłaca? Dlaczego opłaca się stworzyć jeden fur seniorsko, czyli emeryci i renciści, dlaczego są połączeni w tym samym jakby worze są, jeśli chodzi o budżety, z osobami z niepełnosprawnością, skoro mają zupełnie inne potrzeby? I teraz najważniejszy temat. Dlaczego... Sprawa orzekania o niepełnosprawności, która miała być zmieniona lata temu. Dlaczego się to nie zmieniło i w Polsce orzeka się nie na podstawie faktycznego funkcjonowania tej osoby, tylko na poziomie papierów, przez co dochodzimy do tego, że szef danej firmy, zarabiający grube pieniądze, ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności takim samym, jak osoba leżąca na wózku, nigdy nie schodząca z wózka, pod respiratorem, nie mogąca oddychać i nie używająca mózgu inaczej niż roślina. Mają to samo orzeczenie. Bo to jest niesamowite. Bo komuś się to opłaca. Dobrze. I teraz to jest do zbadania, komu się to opłaca, i to że jest... nie ma tej reformy orzecznictwa, że DPS-y są dla osób z niepełnosprawnością i dla seniorów tak samo, mimo różnych potrzeb. Komu opłaca się to? To jest bardzo ciekawe. To jest koniec naszej rozmowy. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gościem była jeszcze przez chwilę jest Agnieszka Szpila, a my widzimy się i słyszymy nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie.